Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Skończył już gimnazjum i jest teraz w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego, oczywiście po gimnazjum. No właśnie, to teraz dla Was lekcja geografii, którą poprowadzi pani profesor Monika Klimek, najlepsza rysowniczka wśród geografów, jakich znam. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pozdrawiam mojego nauczyciela plastyki z liceum, pana Jerzego Czapiewskiego. To dzięki panu wykonuję takie schematyczne rysunki. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w spółku, czyli w geografii społeczno-ekonomicznej. Na poprzednich zajęciach mówiliśmy o czynnikach lokalizacji przemysłu, a dzisiaj skupimy się na przemyśle nowoczesnych technologii, czyli mówiąc w skrócie przemyśle high-tech, po prostu HT. Więc to pojęcie przemysł HT będzie nam dzisiaj towarzyszyło właściwie cały czas. No to po kolei. Powiemy sobie o tym, czym jest ten przemysł HT, jakie są branże i gałęzie w tym przemyśle. To jest ważne. Punkt trzeci. Jakie są czynniki lokalizacji? Bo tu będzie trochę zmiany w stosunku do tych tradycyjnych czynników lokalizacji. Powiemy sobie o tym, jakie są formy organizacji, czyli jak przestrzennie wyglądają ten przemysł HT, jakie pełni funkcje, gdzie znajdują się technopolia, czyli te ośrodki przemysłu HT na świecie, czy są one w Polsce. No i powiemy też o tych wadach i zaletach przemysłu HT i czym jest transfer technologii na końcu zadania. No dobra, przemysł HT. To tak jak przemysł tradycyjny, pamiętajcie, że jesteśmy w drugim sektorze gospodarki. Przemysł tradycyjny był osadzony mocno głównie na surowcach, na wydobyciu na przykład, tak? Kopalnie, później huty, przemysł stoczniowy, na przykład w Polsce w okresie socjalizmu. Tak, przemysł HT to już jest wyższy poziom, czyli wskakujemy na wyższy poziom rozwoju technologicznego, jakiejś innowacyjności w kraju. Czyli nie każdy kraj dostąpi możliwości uczestniczenia, tworzenia przemysłu HT. Czy tak będzie w Polsce, czy tak jest? O tym za chwilkę. No dobrze, czyli jesteśmy w drugim sektorze gospodarki. Przypominam Wam, że w latach 70. mieliśmy tą trzecią rewolucję przemysłową. Ona się rozpoczęła w oparciu o, tutaj zobaczcie sobie, w kółeczku macie, to był ten wiek komputerów, a my już teraz funkcjonujemy od lat 2000 w czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tej opartej o internet. Także pamiętajcie o tym pojęciu internet rzeczy, internet usług. No dobrze, dowróćmy. Więc trzecia rewolucja przemysłowa zapoczątkowała tak naprawdę już ten rozwój przemysłu HT. On wtedy raczkował. Oczywiście wszystko zaczęło się w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. To jest taka matnia przemysłu HT. Dobrze, i teraz czym się ten przemysł HT charakteryzuje? Może przejdźmy sobie na chwileczkę do planszy i tutaj zobaczycie na kolejnym rysunku, tym razem może nie graficznym, czym ten przemysł HT będzie. To, co jest ważne przy lokalizacji każdego przemysłu, to są te czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Tak jak mówiłam Wam poprzednio, te przyrodnicze pomału tracą na znaczeniu, bo wodę możemy sprowadzić, klimat nie jest już taką przeszkodą, surowiec też możemy sprowadzić. Okej. Natomiast przemysł HT rządzi się trochę innymi prawami. I teraz zobaczcie, jaki czynnik lokalizacji Waszym zdaniem będzie najważniejszy, czy będą najważniejsze przy lokalizacji tego przemysłu? Czy surowiec będzie ważny? Przemysł HT, jak mówię, Dolina Krzemowa, to już w nazwie pojawia się hasło krzem. Czy tam, gdzie jest Dolina Krzemowa, czyli zachodnie USA, są złoża krzemu? Mm-mm. Skąd go mają? Importują. Czyli surowiec można przywieźć do kraju, tak? To jest kwestia zasobów finansowych.
Natomiast w przemyśle tych starych, brudnych technologii ten surowiec był najważniejszy. W przemyśle HT on traci na znaczeniu. Pamiętajcie, istnieje import. Dobrze, czy woda ma znaczenie? Bardzo duże, ponieważ woda jest używana do procesów technologicznych, do celów komunalnych. Pracownik musi się umyć, ugotować sobie coś, żeby dobrze na przykład pracować, tak? Także woda jest ważnym czynnikiem, ale wodę też możemy sprowadzić, czyli to jest ważny czynnik. Infrastruktura społeczna. Poprzednio już mówiłam, czym jest infrastruktura społeczna. Przypomnę, to jest głównie wykwalifikowana kadra pracowników, czyli osoby z szerokimi horyzontami, z wiedzą potężną, z wykształceniem często, nie musi tak być, ale wykształcenie jakieś kierunkowe rzeczywiście może tą wiedzę nam pogłębiać. Czyli infrastruktura społeczna jest też bardzo ważnym czynnikiem, właściwie jest taką bazą dla przemysłu HT. Pamiętajcie, że też potrzeba niewykwalifikowanej kadry pracowniczej, czyli po prostu takich szeregowych jakby robotników, tak? Bo oni też są potrzebni w procesach technologicznych. Infrastruktura techniczna, czyli uzbrojenie, jakby wyposażenie tego obszaru, jakiegoś terytorium czy zakładu w przyłącza do sieci gazowej, światłowodowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, muszą tam dojeżdżać drogi, energia, czyli linie przesyłowe muszą też funkcjonować, czyli taki teren musi być w to jakby wyposażony. Wtedy też jest atrakcyjny dla inwestorów, czyli też jest dla przemysłu HT ważne. Czyste środowisko. To jest ciekawy czynnik, bo właściwie coraz mniej mamy takich obszarów, gdzie możemy powiedzieć, że tak, tu jest czyste środowisko. W jakim sensie to czyste środowisko jest ważne w przemyśle HT? Zaraz będziemy mówić o tym, jakie branże należą do tego przemysłu, ale tu już zakotwiczę pewną wiadomość. Na przykład przemysł optyczny, farmaceutyczny, to jest często praca w warunkach sterylnych, w opakowaniu ochronnym, czyli stroju ochronnym. Czyli każdy pył, który się dostaje na przykład z zewnątrz, z atmosfery, może zniweczyć na przykład tę pracę. Także im mniejsze zanieczyszczenie środowiska, także zapylenie, tym lepiej dla tego procesu technologicznego. Czyli często się to umiejscawia gdzieś poza na przykład centrami, czy poza skupiskami ludzkimi. Czyli to jest też bardzo ważny czynnik. Zaplecze naukowo-badawcze. To jest właściwie taki drugi filar przemysłu HT. Czyli bez nauki, bez rozwoju, bez pomysłów, patentów nie będzie tego przemysłu HT. A żeby to uzyskać, musimy mieć przestrzeń, miejsce, warunki, żeby badać, poszukiwać. I później, żeby nastąpiła tak zwana dyfuzja innowacji, czyli wysyłamy te informacje, sprzedajemy je, tak? Zarabiamy na tym. Jest dochód do PKB na przykład kraju, to chodzi ostatecznie o pieniądze. Tak, żeby dana firma czy dane państwo na tym zarobiło. Czyli to jest bardzo ważny czynnik. Do tego zaplecza muszą być na przykład uniwersytety, jakieś jednostki badawcze. No i know-how. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czym jest know-how. Jest to ciekawe i duże pojęcie, ale też się wiąże nam z otwartym umysłem, z poszukiwaniem, z badaniami. No dobra, wracamy. Czyli czynnikiem, zobaczcie, który właściwie nam niestety wypadł, dla niego jest surowiec. Pamiętajcie, że możemy go importować. To są czynniki ważne dla przemysłu HT. No dobrze, moi drodzy, i teraz tutaj macie podsumowanie, czym ten przemysł HT się charakteryzuje. Przede wszystkim to jest wysoki stopień przetwarzania surowców. Czyli na przykład mamy węgiel i wydobywają węgiel na przykład kraje ubogie, kraje o słabym rozwoju gospodarczym i oni nie mają wiedzy, nie wiedzą, nie mają tego know-how, co z tym węglem zrobić. A kraj wysoko rozwinięty, niech będą to Stany Zjednoczone, mogą, czy Polska, a propos grafenu na przykład, wiedzą jak przetworzyć na przykład taki surowiec, żeby pójść kilka poziomów wyżej, tak, żeby utworzyć jakąś nową technologię. Czyli do tego potrzebna jest wiedza, a do tego potrzebne są pieniądze, nakłady finansowe państwa na naukę na przykład, na te badania. Dobrze. Jest tam, w tym przemyśle HT jest duży udział wydatków na badania naukowe. Później zobaczycie dane, które pokazują niestety nagą prawdę, jakie te badania naukowe, jakie te wydatki, nakłady są w Polsce i w innych krajach. Dalej, przemysł HT jest oparty na automatyzacji i komputeryzacji produkcji. To nie znaczy, że człowiek już nie jest ważny. Jest, bo ktoś musi nacisnąć ten przycisk, tak? Ale rzeczywiście
rola człowieka w całym jakby procesie produkcji jest coraz bardziej marginalna. Popyt na infrastrukturę społeczną, czyli bardzo potrzebujemy mądrych, wykwalifikowanych pracowników. My możemy ich ściągnąć z całego świata, możemy ich zakusić dobrymi zarobkami, świetnymi warunkami pracy, to, że macie możliwość rozwoju, macie fundusze na przykład na zakup chociażby książek, które was interesują, tak? W Polsce jeszcze jest to traktowane przez pracodawców jako fanaberia, a za granicą niekoniecznie jako coś normalnego, coś, które dostaje się niejako z automatu, czyli inwestujemy też w siebie. No dalej, rozwija się on w państwach wysoko rozwiniętych i tu macie podane przykłady tych państw, więc oczywiście USA, Europa Zachodnia, też kraje Europy Zachodniej, Japonia, no i kraje Azji Południowo-Wschodniej. Nie zawsze są to bardzo wysoko rozwinięte kraje, ale no ciekawe jest, czy kojarzycie, czym one zwyciężają, o tym będzie za chwileczkę. No i teraz te ośrodki nowoczesnego przemysłu, ośrodki przemysłu HT nazywają się technopoliami. Na przeciwnym biegunie, na przykład w Polsce, mamy GOP, niech to będzie Górnośląski Okręg Przemysłowy, czyli taki okręg surowcowy skupiony na przemyśle tych brudnych technologii, czyli w wydobyciu węgla na przykład, w tym wypadku kamiennego w GOP-ie. No a na drugim biegunie mamy właśnie technopolia, czyli te skupiska przemysłu wysokiej technologii, HT. Przykładem oczywiście sztandarowym jest Dolina Krzemowa. Na tym diagramie macie pokazane gałęzie przemysłu HT, czyli zobaczcie też, jak wszechstronny jest ten przemysł, od przemysłu farmaceutycznego, poprzez optyczny, kosmiczny, komputerowy, bo to jest najczęstsze skojarzenie, przemysł HT, komputery, mikroprocesory, krzem, tak? Też pamiętajcie o przemyśle chemicznym i biotechnologicznym, tak? W dobie na przykład dzisiejszych czasów, jaka biotechnologia jest ważna. No dobrze. Tutaj możecie zobaczyć sprecyzowane, jakie produkty konkretnie produkuje dana branża czy dany sektor przemysłu HT. Konkretnie, na przykład silniki, sprzęt AGD, to są te niższe poziomy, a wyższe na przykład oprogramowanie komputerowe, mikroprocesory, leki, tak, aparatura optyczna i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wam polecam, jest to filmik po angielsku, ale zrozumiecie, i tam jest bardzo fajnie, wykładowca Harvardu mówi o tym, czym jest know-how. Więc każdy z nas ma jakieś know-how, tylko pytanie, czy to zostanie wykorzystane, w jakim kierunku, tak? Oczywiście to know-how, czyli że mamy jakąś wiedzę i z tej wiedzy możemy jakby powiększać, ona może pączkować, przełoży się to na przykład na wyprodukowanie jakiegoś sprzętu, przełoży się na przykład na pozyskiwanie jakichś nowych technologii, po prostu poszerzy trochę nasz poziom wykształcenia, tak? Nasz poziom rozwoju, na przykład w państwie. Tam pada takie fajne hasło, człowiek nie ma umysłu, to umysł posiada nas. Posłuchajcie, myślę, że jest to ciekawy, kilkuminutowy, dwu, trzyminutowy film. No dobrze, tutaj wracamy do tych czynników lokalizacji przemysłu. Jeszcze raz zobaczcie, tak fotograficznie zapamiętajcie, że znowu dzielimy na przyrodnicze, pozaprzyrodnicze. Tak jak mówię, te pozaprzyrodnicze w przemyśle HT mają większe znaczenie, bo z przyrodniczych występowanie surowców skreśliliśmy. To nie jest już ważne. Oczywiście fajnie, jak byłby na danym obszarze dany surowiec, bo odpada na mnie jako problem importu go, więc koszty też nam spadają, ale nie jest to ten najważniejszy czynnik. Dostęp do wody. W czerwonych tych obręczach zaznaczyłam te, które mają duże znaczenie w przemyśle HT. To już mówiłam, do czego woda jest potrzebna. Ukształtowanie terenu i klimat nie mają aż takiego znaczenia. Mamy teren możemy zniwelować. Klimatyzacja załatwi nam sprawę zbyt wysokiej, zbyt niskiej temperatury, chociaż to też są koszty. Dalej, walory przyrodnicze. Tutaj wrócę na przykład do Doliny Krzemowej, bo wy jeszcze nie pracujecie, ale w przyszłości będziecie pracowali. I o wiele przyjemniej pracuje się na obszarze, gdzie wyjrzymy za okno i mamy piękny krajobraz, widzimy jakąś zieleń, na przykład drzewo. Natomiast o wiele gorzej pracuje nam się no, w tak popularnych i łakomie zaczerpniętych z zachodu, na przykład open space'ach, tak? Czyli wszyscy razem, hałas, często nawet nie ma dostępu do światła dziennego, nie ma okien, więc jakość tej pracy gdzieś przekłada się na wydajność tej pracy.
W Dolinie Krzemowej warunki pracy powinny być dobre, bo im lepiej nam się pracuje, tak gdzieś docelowo, nie ma się co oszukiwać. Firma dostaje przez to, uzyskuje większe dochody, tak? My jesteśmy bardziej wydajni jako pracownicy. Czyli na przykład oprócz tego, że dobrze zarabiamy, że możemy się rozwijać, ta praca pobudza nas też twórczo, często oferuje się pracownikom to, że na przykład mogą sprowadzać rodzinę, czyli mają swoją rodzinę przy sobie, przez to też są wydajniejszym pracownikiem, bo nie martwią się, co tam się dzieje gdzieś na przykład za oceanem u mojej rodziny na przykład w Warszawie, tak? Także to są wszystko czynniki, które oczywiście są świetne w sensie socjalnym, takim społecznym, ale co stoi tak naprawdę za tym czynnikiem? Zysk. Dobrze, poza przyrodnicze czynniki to zobaczcie infrastruktura techniczna. To, o czym mówiłam, musi być teren uzbrojony. I infrastruktura społeczna, czyli ta baza. Ludzie, którzy wiedzą, mają wiedzę, mają to know-how, rozwijają się w zespołach też twórczo, te burze mózgów, tak? Oni poszukują, tworzą nową jakość. Dobrze. Lokalizacja jest ważnym czynnikiem dla każdego rodzaju przemysłu, w tym dla przemysłu HT. Oczywiście każda gałąź przemysłu ma trochę inne potrzeby. Także to tutaj na tym kole zobaczcie, ta lokalizacja jest uzależniona od wielu czynników. Od tego, czy jest rynek zbytu, jak działa gospodarka, jaką mamy przestrzeń, tak? Tu będziemy mówić o pojęciu dezurbanizacji. Środowisko, prawo, jaki jest stosunek na przykład do inwestorów, jak działa prawo w danym kraju, czy ułatwia, czy wręcz rzuca kłody pod nogi inwestorom zagranicznym. No dobrze. No i teraz, moi drodzy, tak skrótowo, jeszcze na koniec, wizualnie. Co jest tym czynnikiem lokalizacji ważnym? Kapitał. Państwa wysoko rozwinięte mają zasoby finansowe, żeby dawać po prostu duże nakłady na rozwój przemysłu HT, na badania naukowe, no generalnie na poszukiwanie, tak? Państwo biedne nie będzie myślało o przemyśle HT, jak nie ma pieniędzy na podstawowe funkcjonowanie w danym państwie. Wykwalifikowana kadra. Kooperacja i dobry sąsiad. Kooperacja, czyli współpraca między firmami. To jest bardzo ważny czynnik. Na końcu macie taką zasadę 3P. To zaraz o tym powiem. Wiążcie to z kooperacją. Czyli jeden robi coś, drugi robi coś. Mogą tworzyć finalny produkt. Firmy często z jednej strony ze sobą współpracują, a z drugiej strony ze sobą konkurują. Ale zawsze możemy coś pozytywnego od konkurenta wyciągnąć, podglądnąć. Czy może nam coś wyprodukować i my przecież mu za to płacimy. Ten dobry sąsiad to właśnie jest ta zasada, to przechodzimy teraz na dół, sąsiedztwo firm, które się zajmują podobną działalnością, to jest ta zasada 3P, czyli przemysł przyciąga przemysł. Jeśli jest gdzieś przemysł X, to będzie to przyciągało już kolejne firmy, bo wiedzą, że już dana firma coś tam na przykład produkuje. Nie muszą tworzyć jakby od początku, od korzenia danego towaru. Infrastruktura komunikacyjna. No, czyli musimy po prostu dojechać tam. Pracownicy, towary, które są importowane lub eksportowane, muszą wyjechać. Tereny o małym zanieczyszczeniu środowiska, to co mówiłam wam o pyłkach, tak? To przeszkodzi na przykład przemysłowi farmaceutycznemu, optycznemu, generalnie precyzyjnemu też. Dostęp do wody szalenie ważny, ale też wodę możemy sobie sprowadzić. No i zasada 3P, pamiętajcie o niej. Dobrze. Idźmy dalej. Formy organizacji przestrzennej przemysłu HT i jakie funkcje pełni ten przemysł. I tu pojawia się takie pojęcie jak klaster. Klaster się kojarzy mi trochę zawsze z plastrem miodu. Chodzi tutaj o to, że te kolejne firmy, które produkują jakieś towary czy sprzedają pewne usługi, one mogą ze sobą współpracować. Zobaczcie na tej grafice z prawej strony to, co jest ważne. Klaster to jest jakaś komuna w pewnym sensie. Tutaj mają one, te firmy mogą mieć wspólną promocję, wzajemnie sobie kupują te usługi. Większy może więcej, to jest też ważna zasada. Mały może mniej. Pozyskują środki, wymieniają między sobą na przykład pracowników i różne zasoby, tak? Ta dyfuzja znowu wiedzy, innowacji. Dobra. Ok. Teraz tu macie pokazany schemat różnych jednostek przestrzennych w przemyśle HT. Na samym szczycie będzie Technopolia, tak? Technopolia, czyli ten ośrodek przemysłu HT, czyli Dolina Krzemowa jest na przykład taką technopolią.
ale też inne jednostki przestrzenne, jeśli chodzi o przemysł HT, dystrykty przemysłowe. Tutaj są ważne takie elementy jak małe i średnie przedsiębiorstwa, w skrócie MŚP. Pamiętajcie o tym skrócie, on się często obecnie też pojawia w kontekście stanu gospodarki. Tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa są często taką lokomotywą, która ciągnie gospodarkę. Przyjemnie pracuje się w firmie, gdzie wszyscy się znamy, gdzie mamy wspólny cel, niż w wielkim molochu, w jakiejś korporacji, gdzie tak naprawdę czasem człowiek nie wie, dlaczego on pracuje, tak? Co jest celem tej pracy. Oczywiście nie zawsze tak musi być. Dalej, mamy bieguny technologiczne. No i na końcu będzie ta technopolia, czyli zbiór tych wszystkich biegunów. To jest taka, no mówię, matnia, tak? Zbiór wszystkich firm. No, istnieją też parki naukowe, parki technologiczne. W Polsce możemy spotkać takie nazwy. No, technopolii to nie spotkamy takiej nazwy, w Polsce jej po prostu nie ma, ale parki technologiczne, parki naukowe, okej, już są. I przykładem, na przykład mamy śląski klaster lotniczy, czy małopolski klaster poligraficzny, czyli znowu skupiska firm o podobnych profilach działalności, które działają w jednym celu, jakby powiem, w jedności siła. Czy ten skutek osiągają? To już inna sprawa. Dla Was do zapoznania się i znowu nie musicie tego kłuć. Chodzi o to, żeście sobie raz to przeczytali i wyczuli różnicę, chodzi o gradację, czyli technopolia to największe te jakby takie obszary przestrzenne, a wszystko i tak się zaczyna od badań podstawowych. Czyli musimy, jakiś naukowiec musi mieć chęć, musi mieć zasoby, dofinansowanie, żeby takie badania rozpocząć. Do tego są potrzebne po prostu pieniądze. Czyli też tu znowu kwestia, czy państwo dotuje takie przestrzenie. Jakie funkcje pełnią technopolia? Przestrzenne, ekonomiczne, a także społeczne. Z przestrzenną, w jaki sposób trzeba zbudować ten zakład przemysłowy? On wpływa na dany krajobraz, wpływa na przestrzeń, tak, na danym obszarze. Jeśli mamy obszary silnie zurbanizowane, no to istnieje coś takiego jak dezurbanizacja, czyli przenosimy osadnictwo, ale w tym na przykład budowę fabryk, poza obszary centrów, tak, tam mamy przestrzeń. Infrastruktura społeczna właściwie, społeczną można sprowadzić, a techniczna może być doprowadzona, także jest tam czyste środowisko, więc to są też dobre przestrzenie do lokalizacji przemysłu. A przy okazji spełniamy inną funkcję technopolia będzie spełniała, czyli funkcję społeczną, czyli tworzy miejsca pracy, bo nie tylko dojedzie tam ten wykwalifikowany pracownik, ale zatrudnimy ludność na przykład miejscową jako no, na przykład szeregowego pracownika, niewykwalifikowanego, tak, bardzo wysoko. Rozwój zawodowy to jest też bardzo ważne, przecież ponad połowę życia my spędzamy w pracy, więc dobrze, jeśli by ta praca nas cieszyła, żebyśmy mieli poczucie, że nas rozwija, że nas cieszy, że po prostu lubimy chodzić do naszego miejsca pracy. Nie bez tutaj kozery też są dochody, czyli dobrze, jeśli za pracę dostajemy adekwatne wynagrodzenie. No i funkcja ekonomiczna, państwo zarabia. Tak, te dochody fabryki, dochody danego przemysłu ostatecznie w postaci na przykład podatku dochodowego wpływają do kasy państwa. Dobrze, technopolia na świecie. Oczywiście Dolina Krzemowa to jest taki zawsze stały punkt, jeśli mówimy o technopoliach na świecie. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu USA, w Dolinie Santa Clara, stąd Dolina Krzemowa, jeśli, oczywiście tam krzemu nie ma i to jest właśnie ten czynnik surowca, nie trzeba mieć, ale można go sprowadzić, ale on jest powszechnie stosowany w tym przemyśle komputerowym, mikroprocesorów. To, co ciekawe, w 1938 roku cała historia i przygoda się zaczęła. Dwóch panów, zdaje się William Hewlett i David Packard, oni wymyślili pierwszy kieszonkowy kalkulator, ale to był taki impuls, który stworzył Dolinę Krzemową, tak? HP firma. Co mamy obok? Sąsiedztwo Uniwersytetu Stanforda, czyli jest baza, jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, czyli mądre głowy. Tutaj to, co mnie zaciekawiło, aż musiałam sprawdzić, powierzchnia tego Doliny Krzemowej to jest te 777, to też ciekawe zestawienie liczb, kilometrów kwadratowych, a powierzchnia Warszawy, zobaczcie, ma około 500 kilometrów kwadratowych, Torunia około 115. kilometrów kwadratowych, więc w sumie na niewielkiej powierzchni mamy takie nagromadzenie, zobaczcie, takie nagromadzenie firm przemysłu w ogóle HT, tak, branży przemysłu HT. Philips, mnóstwo tego, Sims, Taxan,
Fujitsu, Hitachi, oczywiście Apple, Jezu, nie wiem, czy mogę podawać te nazwy, ale jest to ważne, szalejmy, jest to ważne w tym przemyśle, nie ma się co oszukiwać, każdy zna te nazwy, czyli czy znajdziemy tu firmę polską? Możecie poszukać. Tu akurat nie znajdziecie, ale czy w ogóle w Dolinie Krzemowej? Poszukajcie, dla ciekawych. Dobra, znajduje się w Dolinie Krzemowej ponad 6 tysięcy korporacji. To jest po prostu wylęgarnia. Znowu zasada 3P. Przemysł przyciąga przemysł. Już jest jedna firma, powstaje następna. Dobrze. To, co ciekawe, skąd się pozyskuje krzem? Z kwarcu. Mówiąc najprościej, piasek. Tak? Mamy krzem. Tylko do tego jest potrzebny know-how, jak stworzyć z piasku, z krzemu kwarc. Dobrze. Główne okręgi przemysłowe na świecie. I tutaj macie zestawienie tych starych technologii i nowych. Nowe technologie, Dolina Krzemowa, a okręg Reńsko-Westfalski, tu nam chodzi o część Zagłębia Rury. To jest przykład, jak ze starego przemysłu, głównie wydobywczego, na bazie przemian dokonano, na bazie restrukturyzacji dokonano zmiany, na przeprofilowania na przemysł HT. Także też można. Gdzie koncentruje się przemysł HT? Na mapie widzicie, że tak, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, trochę tu Japonia, nawet w Indiach, Indonezja, tu Półwysep Malajski, a Ameryka Południowa, Afryka i część Azji, właściwie większość, no tam nie ma przemysłu HT. Dlaczego? Głównie kwestia zasobów finansowych, tak? Braku ich. Izrael też ma swoją Dolinę Krzemową. No i tu macie zestawienie tych głównych technopolii na świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Europie, we Francji, Wielkiej Brytanii, no i w Azji to Silicon Island, czyli jesteśmy na Krzemowej Wyspie, Kyushu, czy też Izrael. No i teraz tak, uczelnie, które nam produkują tak naprawdę pracowników dla przemysłu HT, no to w pierwszej dziesiątce, zdaje się, w pierwszej trójce, tak, Stanford jest nie pierwszy, California Institute of Technology, pierwsze miejsce, Harvard, i później Uniwersytet Stanforda. Nie znajdziemy tutaj polskiej uczelni. Pamiętajcie też o skrócie MIT, tak? Massachusetts Institute of Technology. On też tworzy, właściwie produkuje no, pracowników przemysłu HT. No dobrze, najbardziej technologiczne kraje na świecie. Oczywiście Stany Zjednoczone, ale także zobaczcie dużo krajów europejskich. Polski nie ma. No i właśnie, dlaczego tej Polski nie ma? Czy w Polsce są technopolia? Nie. Nie ma. Są parki technologiczne, parki naukowe, ale nie ma technopolii. Które miasta byłyby potencjalnie dobrymi obszarami pod właśnie takie technopolia? No Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań. Dlaczego? Warszawa głównie, bo jest to jej stolica, ale też wyższe uczelnie i techniczne, i uniwersytety. Tutaj macie, to nie jest technopolie, Dolina Lotnicza pokazuje nam taki klaster przemysłowy, czyli współpracę pewnych branż przemysłu, głównie w okolicach Lublina mamy, Rzeszowa, Mielca, mamy przemysł na przykład lotniczy. No dobrze, ważne pojęcia, restrukturyzacja, modernizacja, deglomeracja. Restrukturyzacja to jest ogólnie dostosowanie jakiejś przestarzałej gałęzi przemysłu do potrzeb obecnych rynku. Do potrzeb konsumentów też. Restrukturyzacja na przykład zachodziła w Polsce po 1989 roku, tak? Czyli likwidacja części nierentownych zakładów państwowych i prywatyzowanie ich, nie zawsze korzystne dla Skarbu Państwa. Wraz z restrukturyzacją idzie z reguły modernizacja, czyli unowocześnianie na przykład przemysłu. Zmieniała się wtedy organizacja pracy, bo coś, co istniało latami, niekoniecznie musi być dobre, więc warto to zmienić, na przykład obserwując dobre wzorce. Deglomeracja, czyli rozprasza się, już nie kumuluje się przemysłu, bo to jest też i obciążające dla człowieka i dla przyrody, ale z centrów lokalizacja przenosi się na obszary, na suburbia, czyli na tereny jakieś podmiejskie. No dobrze. Okej, okay, mamy w Polsce te parki technologiczne, SSE, czyli specjalne strefy ekonomiczne, ale cały czas to nie są technopolia. Polecam Wam bardzo artykuł, dlaczego się w Polsce ten przemysł HT nie rozwija. Co jest tak naprawdę blokadą? Tutaj Wam wypisałam takie najważniejsze informacje i myślę, że najlepsze podsumowanie byłoby tutaj,
Bo tak, posiadamy ogromny potencjał naukowy, mamy mnóstwo wykształconych ludzi. Tylko niestety ci ludzie wyjeżdżają za granicę. Zwróćcie uwagę, Polska ich za darmo wykształci. 5-letnie studia nadal są bezpłatne, czy 6, czy 4. Ale później taki dobry pracownik wyjeżdża za granicę, ponieważ tam ma świetne warunki pracy i płacy. W sumie nie można się mu dziwić, ale z drugiej strony Polska, jakby nasz kraj, inwestuje w wykształcenie. Jak go zatrzymać? Teraz jest najlepsze pytanie. Natomiast w Polsce inwestuje się w tą infrastrukturę naukową, w ośrodki badawcze, ale nadal, zwróćcie uwagę, te nakłady nie są duże. Tutaj macie przedstawione nakłady na badanie i rozwój w wybranych państwach w 2011 roku, ale tendencja niestety się mocno nie zmieniła w Polsce. Zobaczcie, ile Izrael inwestuje. Ponad 4% PKB, czyli produktu krajowego brutto, czyli dochodu dla państwa w ciągu roku, jest inwestowane w przemysł HT. W Finlandii prawie 4%. Nawet nasi sąsiedzi z południa, Czesi, prawie 2%, a Polska 0,77%, niecały procent. No więc jak ma się rozwijać przemysł HT, jak nie ma na to nakładów finansowych, nie ma pieniędzy. No ale Mongolia ma 0,27%, czyli zawsze może być gorzej. Dobrze, tutaj macie podsumowanie, dlaczego jeszcze Polska nie ma tych sektorów HP. Zwróćcie uwagę, że my często kupujemy nowe technologie z zagranicy, czyli wymyślamy coś, co już powstało, tak? Czyli też kwestia poznania rynku, poznania konkurencji. Dobrze, idźmy sobie dalej. Oczywiście mamy wielkie firmy. Tutaj widzimy, zaznaczone są ten nasz taki top największych firm w Polsce, tylko pytanie, czy to jest przemysł HT? Nie, bo tutaj mamy głównie przemysł surowcowo-paliwowy, energetyczny, tak? No dobrze, ale też mamy się czym pochwalić, czyli światełko w tunelu widać, chociażby rozkładające się naczynia, tak, biodegradowalne. Dobrze, z otrąb pszennych, z kukurydzy też są. No grafen, tak? Czyli grafen, który ma zastosowanie tak naprawdę i w fotowoltaice, i jako na przykład ekrany do smartfonów. O, przeczytajcie, mnóstwo naprawdę tego zastosowania jest. Polska firma Eurocom Projekt też między innymi się tym zajmuje. Znana wszystkim, notowana na giełdzie, świetne dochody, może warto kupić akcje. CD Projekt, kiedyś dawny Optimus. Też ciekawa historia firmy i tutaj te dwie flagowe gry, które kojarzycie lub dopiero one wejdą. Dobrze. Okej, moi drodzy. Rozkład SSE, specjalnych stref ekonomicznych. No dobrze. I tu jest podsumowanie niestety smutne. Mamy dobrych fachowców, ale oni emigrują. Tak? Więc pytanie, nad czym warto się zastanowić, co warto zmienić. Dobra. I na koniec zalety i wady. Jakie są przemysły HT? Zalety to jest generalnie zawsze rozwój, bo państwo może mieć wysoki wzrost gospodarczy, ale słaby rozwój gospodarczy, tak? Czyli nie umieć wykorzystać tego potencjału. Wadami to jest zawsze, blokadą są pieniądze, tak? I też kwestia takiej otwartości na przykład rządzących na nowości. Dobrze, o transferze technologii będziemy sobie mówić jeszcze w przyszłości. Tu macie przykłady 10 najbardziej innowacyjnych korporacji na świecie, pewnie część znacie. To gracze komputerowi, no to każdy kupujący. No dobrze, moi drodzy, zadania będziemy sobie robić na następnej lekcji. I tak doszliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo. Przemysł HT.